Jesteśmy świadkami jednego z elementów kursu, który prowadzimy obecnie. Jest to kurs podstawowy z diagnostyki doplerowskich naczyń obwodowych, a więc obejmujący patologię tętnic szyjnych i kręgowych, tętnic kończyn dolnych, żył kończyn dolnych oraz tętniaków, które zlokalizowane są przede wszystkim w obrębie jamy brzusznej. Dzisiejszy dzień to problematyka diagnostyki tętnic szyjnych i kręgowych. Zagadnienie bardzo ważne i w zasadzie dla lekarzy różnych specjalności, od kardiologów, neurologów, chirurgów naczyniowych, angiologów. W zasadzie te wszystkie grupy zawodowe zajmują się diagnostyką i leczeniem tętnic szyjnych. Badanie w zasadzie podstawowe, ale bardzo trudne. To ogólnie trzeba powiedzieć, że badanie doplerowskie jest badaniem trudnym, subiektywnym, wymagającym dużego doświadczenia, dużej praktyki i długiego czasu szkolenia. Prowadzimy zajęcia praktyczne, które dają podstawy do tego, żeby lekarz dalej się rozwijał i opanowywał tą technologię. Zajęcia ciekawe, bo i grupa ciekawa. Są to lekarze, którzy wiedzą, po co przyjechali, a więc zainteresowani tematem, chcą się nauczyć, a więc zaciekawieni, zadający mnóstwo pytań, co może bywa męczące, ale bardzo też budujące, bym powiedział. To jest zupełnie inne prowadzenie zajęć niż często niestety ze studentami, którzy interesują się jedynym zakończeniem zajęć. Tutaj w zasadzie każda minuta jest wykorzystana, również w czasie przerw prowadzimy dyskusję, a więc przyznam się, że ja lubię te zajęcia. Mogę czegoś nauczyć, sam też się uczę, mam zajęcia bardzo praktyczne. Zaskoczyło mnie parę osób, które znają temat głębiej niż by się wydawało, a więc o ile poprzednie grupy nie umiały znaleźć odpowiedzi na zadawane im pytania i problemy, dzisiejszy dzień okazało się, że parę osób zna odpowiedzi, co było miłym zaskoczeniem, że gdzieś ta wiedza już się roznosiła, a więc rozwiązywanie problemów, które próbowaliśmy razem rozwiązać, było dużo łatwiejsze.